sterować hiperrealistyczne filmy. Ten program, ten model nazywa się Sora. I oczywiście te filmy są od samych podstaw generowane, piksel po pikselu. To, co widzicie, nie zostało w żadnym stopniu nagrane przez kamerę. To w 100% jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jeszcze raz wróćmy do tego przykładu. Widać naprawdę niesamowitą jakość, spójność czasową. Jak coś się pojawi, to to później nie ginie, gdy inny obiekt przysłoni to coś. Naprawdę, no, sztuczna inteligencja rozumie, jak powinny wyglądać kolejne klatki filmu. I jeszcze też czasami występuje delikatny problem z symulacją praw fizyki. Tutaj na przykład widzimy roztrzaskanie szkła. No to nie wygląda zbyt wiarygodnie, ale to jest dzisiaj. Jeszcze rok temu to naprawdę w ogóle wiarygodnie nie wyglądało. Wyobraźcie sobie, co będzie za 5 lat. Wytworzyliśmy wręcz wyobraźnię w maszynie. Ta maszyna potrafi rozumieć nasz świat i potrafi trafnie prognozować, co powinno się zdarzyć, gdy na przykład jajko spadnie na ziemię. Jak to wszystko działa od strony technicznej? No, teoria jest trochę długa, ale streszczając to wszystko, widzicie tutaj obrazek, jak to mniej więcej działa, czyli na samym początku jest generowane wideo, które zaczyna się od takiego, które wygląda jak szum. I później na kolejnych etapach to jest stopniowo przekształcane zgodnie na przykład z naszym promptem, czyli tym monitem tekstowym. I na kolejnych etapach ten szum jest usuwany i wyłania się coś, co ma pokazywać to wideo, bo wpisaliśmy na przykład, żeby tam się pojawiło ciastko. I tutaj jest przykład bardzo taki interesujący.